Witam Was serdecznie w kolejnej rozkminie. Wasze zdrowie. Tym razem nie przy bagiecie. Wielu z Was zadaje mi pytanie: Jarek, gdzie kupić dobry chleb? Gdzie kupić dobry chleb? Bardzo ciężkie pytanie w dzisiejszych czasach, ze względu na to, że bardzo ciężko naturalną żywność zakupić. Kiedyś to było normalne, że wszystko było, powiem tak, organiczne, wszystko było zdrowe, no produkowane było z naturalnych składników, a teraz no ta żywność jest różna, nie? Teraz, żeby dobrą żywność kupić, to musisz iść do specjalnego marketu, i musisz tam niestety zostawić no, o wiele więcej pieniędzy, nie? Jeżeli chodzi o chleb, taki chleb jest droższy, taki jak tutaj robię. To jest chleb na mące organicznej. Wszystko jest organiczne tutaj. W tej piekarni jest mała piekarenka. Jedna rada dla Was, jak chcecie znaleźć fajny chleb, szukajcie małych piekarni, w których jest bardzo mała produkcja. W których jest produkcja minimalna, tak jak tutaj. Tylko dla chyba dwóch restauracji, parę chlebków leci i dla ludzi wokół, którzy tutaj mieszkają, tak zwanych sąsiadów, jak to mój szef mówi, że on więcej produkcji nie będzie robił, bo po prostu no nie chce. Wiadomo, im więcej pieczywa robisz, to musi to być szybciej. A żeby było szybciej, no to używają wielu trików, przyspieszają tą produkcję niestety i to nie zawsze jest drogie, chociaż nie mówię, że robią to wszyscy, nie? Nie chcę mówić, że na przykład pójdziesz do marketu, na przykład ja lubię chleb z jednego z popularnych niemieckich marketów, nie będę wymieniał nazwy, jest po prostu dobry, skład też ma niezły, ale wiadomo, taki chleb ręcznie narabiany z takiej piekarni, w której ja pracuję, smakuje no super, on ci się nie spleśnieje, chciałem powiedzieć. On nie spleśnieje, po prostu będzie trzymał swoją świeżość do końca, czyli co? No zrobi się twardo oczywiście, na końcu z niego możesz sobie zrobić grzanki do zupy. A z tych niektórych chlebów, z niektórych sklepów, to możesz sobie nahodować pieczarek, czy tam grzybów jakiś, bo no strasznie, strasznie pleśnieją, nie? 2, 4, 6, 8, dobra, mamy to. Strasznie pleśnieją i nic z nich nie idzie zrobić, tylko po prostu wyrzucić do śmieci. Pewnie nieraz mieliście tak, że kupiliście sobie chleb. O, mówicie sobie, ja zrobię sobie kanapkę, a tu pyk, zielony chleb, który niedawno kupiliście wczoraj, przedwczoraj. Czemu on taki jest? Po pierwsze, spotkałem się w wielu piekarniach, w których pracowałem, że żeby przyspieszyć produkcję, to świeżo chleb świeżo, jak to się mówi, z pieca do lodówy i on wtedy tam sparował szybko do paczki i wtedy co? Wtedy chleb pleśnieje, moi drodzy. Chleb pleśnieje i do niczego się nie nadaje. Tutaj rzemieślnicza piekarnia, w której wszystko jest narabianie ręczne, tak jak widzicie, właśnie zaokrąglam dwa kęsy ciasta, tak to się nazywa, na chleb koszyczkowy, żytnio-razowy, z delikatną białą mąką, bo tutaj się nazywa biała mąka, nie ma typów mąki. Jak przyjechałem tutaj to właśnie do Anglii, to właśnie szok dla mnie był, że nie ma typów mąki, tylko po prostu jest biała mąka, żytnia, razowa i to wszystko. Jakieś tam orkiszowa jeszcze o i ziemniaczana. To już rzadko bywa, ale w takich piekarniach jak ja pracuję, to takie mąki są właśnie. Więc moja rada, szukajcie małych piekarni, gdzie jest mała produkcja, na pewno znajdziecie pyszny chleb. Jest wiele piekarni w Polsce dobrych, w moim mieście Inowrocław. Nie wiem, jakie piekarnie Wam polecić. Nie wiem, bo wszystkie idą chyba już na ilość, ale chociaż nie jest powiedziane, że jak idą na ilość, to nie idą też na jakość, nie? Nie będę tutaj mówił, że ten chleb jest niedobry, tamten jest dobry, no ale nie ma to jak chlebek z takiej małej piekarenki, malutkiej, gdzie wypiekane jest. Zobaczcie, ile sztuk chleba ja robię
teraz 2, 4, 6, 8 sztuk. 8 sztuk i jutro on pójdzie jak, chciałem powiedzieć, świeże bułeczki, nie? I on się sprzeda normalnie, w 2 godziny już go nie będzie. I klienci przychodzą, jest jeszcze ten chleb? Jest? Nie ma. Po prostu wysprzedają się chleby bardzo szybko. No i ludzie tutaj przychodzący mogą napić się kawy, zjeść sobie jakieś ciastko, rogala i inne rzeczy takie, które też powodują, że tutaj wracają. Ale jak nie mają szczęścia, to muszą się pośpieszyć z kupowaniem chleba, dlatego ludzie czekają tutaj rano. Sklep jest otwierany chyba o 9:00 i czekają już. Czekają już pewne osoby, tak jak za dawnych lat kiedyś się czekało. Mama mi wysyłała: Jarek, synek, idź po chleb. I stałem, czekałem w kolejce za ciepłym chlebem. Najczęściej w sobotę czasami nie zdążyłem kupić i zostawałem sobie bez chleba. Bo piekarze piekli tyle i stop. A teraz jadą z tym chlebem, aby zrobić jak najwięcej, przepraszam. Ale nie chcę też mówić, że ten też chleb jest zły. Nie zrozumcie mnie źle. Ale na pewno taki jest lepszy. I mówię wam, małe piekarnie są najlepsze. Ja się cieszę, że tutaj pracuję, bo wkładam serce w ten chleb, a jakbym poszedł do jakiejś fabryki, to tylko bym robił tak. Taśma by leciała, wszystko. Teraz tak to jest zorganizowane, że chleb prosty jest schłodzony przez jakieś lodówki, szybko do klejenia leci, ciach i już tylko, żeby powędrował do klienta. Fajny market jest, z którym pracowałem kiedyś 7 lat. Tam jest fajna, organiczna żywność, którą możecie sobie zakupić i naprawdę są różne znaczki. Możecie sobie sprawdzić w internecie, jakieś żabki, nieżabki, listki, które informują Was, że ta żywność jest organiczna. Powiem Wam, kiedyś się śmiałem, bo banany organiczne. To banany organiczne. Banan to banan, nie? Ale naprawdę, kupiłem sobie takiego banana organicznego. Pamiętam sporo lat temu, jak pracowałem jeszcze w tym markecie ze zdrową żywnością i po prostu ten banan inaczej smakuje. Tak samo jak w sklepach masz tutaj w Anglii bardzo dużą ilość bananów. Wszedłem kiedyś do takiego brazylijskiego sklepu, były malutkie takie bananki, czerwone, żółte i każdy miał inny smak, naprawdę. Jeden smakował jak jabłka, drugi jak delikatnie z posmakiem gruszki. Naprawdę, w Polsce piszcie mi w komentarzach, czy są takie sklepy właśnie z takimi bananami różnymi. Nie tylko takimi przeciętnymi, nie? Takie jak wszędzie są te banany, nie? A tutaj naprawdę możesz baby bananas, jakieś wszystko to, co malutkie, to się nazywa baby w tym języku angielskim. Takie trochę śmieszne, nie? Dzieci bananów, nie? I tak to wygląda, mortki. Jeżeli chcecie się zdrowo odżywiać, no ciężko. Ciężko w tych czasach. Jesz pomidora, myślisz, że jest zajebiście super, tak powiem brzydko, że dajesz organizmowi to, co on potrzebuje, no ale niestety pewnie te warzywa nie są tak do końca zdrowe, jak powinny być. Kiedyś oglądałem program na Discovery o owocach. Teraz ponoć musisz zjeść 2-3 jabłka, żeby miały tą samą wartość odżywczą, jak te jabłka 10 lat temu. Nie wiem, ile z tym prawdy, po prostu mówię to, co oglądałem. Moi drodzy, jeżeli nie oglądasz moich odcinków, a chcesz wiedzieć, jak odcinek wskoczy, to po prostu naciśnij dzwoneczek i wtedy będziesz otrzymywał powiadomienia o moich nowych materiałach. Oczywiście subskrybuj, łapkę w górę zostaw i ślad po sobie komentarz, co mi pomoże w zasięgach, że filmy zdobywają zasięgi i trafiają do większej ilości osób. Tak, moi drodzy widzowie, tak jak Was nazywam zawsze, bardzo mi miło, że mnie oglądacie, że komentujecie. Oczywiście komentarze nie są usuwane, tylko takie wulgarne komentarze to nie pokazują się, bo są po prostu ukrywane. Sprawdzają, wskakują do mnie do skrzynki, do sprawdzenia, no ja nie potwierdzam takich komentarzy, więc, ale nie ma ich dużo. Nie ma ich dużo, ale czasami zdarzają się, ale jak już mówiłem, no nie ma ich dużo, nie? Tak, moi drodzy, dzisiaj kończę pracę właśnie tymi 8 chlebami. Mógłbym zrobić ich 20, ale mój szef mówi: po co, Jarek? Wolę, żeby się sprzedało 8 niż 12, może by się sprzedało. Nie, on wie, że zrobi tą produkcję, mi napisze i te
8 chleba się sprzeda, nie? Spróbuję zrobić rogala. Poczekajcie, odłożę to tu, żebyście widzieli. Może mi się uda zrobić rogala z tym, w starym stylu. Tak jak się uczyłem kiedyś. Dawno tego nie robiłem, może mi wyjdzie. Ale mniejszą ilość ciasta wezmę, co mi została. Podsypię mąką. Jak się rogale pykało. O! Teraz wam pokażę. Starą szkołę. Kiedyś się stało w piekarni w Polsce. Taki rogali, kurczę, się robiło po 20. Było nas czterech, to każdy po 20 zrobił, no to trochę ich było, nie? Zobaczymy, czy nie zapomniałem. Czy nie zapomniałem kręcenia rogalików. Podsypiemy delikatnie. Stara szkoła, nie zapomina się. I lecimy z tematem. Zobaczymy, jak rogal wyjdzie. Boże, ile lat temu. Ciasto delikatnie się nie nadaje do tego, ale... Ale wyszedł, proszę bardzo. Proszę bardzo, widzicie? Zaraz wam pokażę do kamery. Piękny rogal. Zobaczcie. Elegancki wyszedł, nie? Zobaczcie. Więc jeszcze umiejętności trochę zostało. Umiejętności trochę zostało, tego się nie zapomina. Jak normalnie jazda na rowerze. Moi drodzy, jeszcze raz dziękuję, że oglądacie. Czekajcie na kolejne odcinki. Taka rozkmina mnie złapała właśnie o tej organicznej żywności. Cóż mogę powiedzieć, no coraz ciężej ją kupić. No ale jest, cały czas jest i można ją zakupić, ale niestety trzeba za nią dużo zapłacić. Trzymajcie się, do następnego. Cześć!